Ja byłem też zwalczykiem dla całej brygady. I myśmy dostarczali drzewo, walili to drzewo, spuszczali. To była nasza praca, a potem też pracowałem jakiś czas na tak zwanych swałkach, czy birży, na składnicy drzew, to takie potężne kloce, po 6 metrów, 8 metrów, to wtaczało się na piętra. Tak jedno piętro drzew, drugie, trzecie, czwarte, piąte, także ostatnie piętro to było ponad głowę. I to trzeba było tam te kloce umieścić na tej birży. To też była męka, bo człowiek głodny. Ciągle oni nam mówili, że tutaj nie będziecie mieli okazji o niczym myśleć, ani o kościele, ani o Bogu, ani o rodzinie, ani o nauce. Nic, tylko jak swój żołądek, zaspokoić swój głód. No i rzeczywiście tak było, że człowiek chodził jak otumaniony, taki... myśmy mieli jeszcze, dopóki człowiek miał te siły, to wytrzymywał, ale głód od razu nas chwycił. Ja nie mogę sobie teraz przedstawić, bo ja nigdy nie byłem głodny za granicą, prawda, więc nie mogę wam tego uczucia głodu opisać. Ale to coś strasznego, że człowiek tylko myślał, marzył o tym, żeby marzył nawet o tym, co matka robiła na obiad czy na kolację danego jakiegoś dnia.